Dzień dobry, Krzysztof Repiński, witam i zapraszam na pytania do prezydenta. Witam w studiu prezydenta Tczewa Mirosława Pobockiego. Dzień dobry. Przypominam Państwu, że mogą nadsyłać pytania, które mogę prezydentowi w tym programie właśnie zadać. Pytania proszę kierować na adres nasz redakcyjny, na przykład na maila tetka@tetka.pl. Panie prezydencie, zaczynamy sprawy bieżące. No tradycyjnie w tym okresie od przetargów mamy kolejnych kilka rozstrzygnięć i no, pytanie też będzie takie techniczne, ale najpierw zaczniemy od przetargów na tereny rekreacyjne, czy już umowy są podpisane, bo ostatnio jak rozmawiałem z wiceprezydentem Adamem Burczykiem, no to mówił, że są oferty, które prawdopodobnie dojdą do skutku. Podpisanie umów. Zostaną zaakceptowane. Czy nie wiem, jakie chodzi oferty. Chodzi o Nieckę na Czyżykowie na przykład. Aha, jeżeli chodzi o Nieckę na Czyżykowie, tam mieliśmy przetarg złożony jakby z trzech elementów. Na dwa pierwsze została złożona jedna oferta. Ona dotyczy po pierwsze zagospodarowania ogólnego terenu, czyli ścieżki, ławki. Druga część dotyczy budowy jednego z trzech pump tracków. Na to również płynęła oferta. Mhm. Wyjaśnijmy, że pump track to taki dojeżdżenie rowerem, tor, ale z różnymi przeszkodami, powiedzmy, z takimi hopkami. Hopkami, tak. Na trzecie zadanie w ramach tego przetargu niestety nie wpłynęła żadna oferta, a trzecie zadanie dotyczy budowy toru wrotkarskiego, z kolei tego największego, który był największego w samym centrum tego terenu. W związku z tym, że nie wpłynęła oferta, zdecydowaliśmy, że pieniądze, które mieliśmy przeznaczone na ten tor, a to było jakby największe zadanie, bo 1 800 000 złotych, zostaną przeznaczone na dokończenie jakby zagospodarowania tych pump tracków, bo w sumie, tak jak powiedziałem, miały być trzy. Oferta była początkowo na jeden pump track, a będzie ich więcej. Czyli zrobimy jakby docelowo tą całą część zachodnią tej Niecki, natomiast sam tor wrotkarski zostanie przesunięty na okres późniejszy. Mhm, czyli na przyszły rok prawdopodobnie. Prawdopodobnie na przyszły rok, nie będziecie powtarzać bo nie sądzę, żeby w tym już. Roku jeszcze udało się skutecznie rozstrzygnąć przetarg. I jeszcze pytanie o utrzymanie bieżące dróg. Były tutaj też problemy pewne ze znalezieniem firm, które by się zajęły łataniem dziur. No i też pytanie też o takie rozdrabnianie przetargów. Przed chwilą był też przykład Niecki na Czyżykowie. W zasadzie jeden teren, a podzieliliście to na trzy mniejsze zadania. I podobnie jest z utrzymaniem bieżącym dróg. W poprzednich latach jedna firma zajmowała się całościowo chodnikami, dziurami w betonie i dziurami w asfalcie w drogach, a teraz to rozdrobniliście na trzy przetargi. Tak, odniosę się do Czyżykowa, bo to jest też dobry przykład. Dlaczego zostało to podzielone? Gdybyśmy tego nie podzielili, to podejrzewam, że nie byłoby żadnej oferty ze względu na ten tor wrotkarski. To są zupełnie inne jakby prace. Firmy się jednak specjalizują w wykonywaniu pewnych robót i w związku z tym, że dzięki temu, że podzieliliśmy to, mamy dwie części jakby rozstrzygnięte. Jeżeli chodzi o bieżące utrzymanie dróg, znaczy to się tak kłanie nazywa, bieżące utrzymanie dróg, ale tak naprawdę mówiąc to są zupełnie różne zadania wykonywane w ramach tego dużego tytułu. Bo to jest od malowania poziomego, czyli białe pasy, znaki, linie, utrzymanie oznakowania pionowego, czyli wszystkie znaki te pionowe, poprzez typowe prace związane z bieżącym utrzymaniem, czyli remonty chodników, łatanie dziur i tak dalej. A skończywszy chociażby na czymś, na czym trochę utknęliśmy, mianowicie remoncie dróg gruntowych, bo takie też są w mieście Tczewie. I się okazało, że pomimo tego podziału, no na to ostatnie zadanie nie było chętnych, nikt nie chciał się zgłosić. W związku z tym, gdybyśmy, było ryzyko takie, że jeżeli byśmy to zrobili jako jedną całość, to byśmy robili trzeci, czwarty przetarg i szukali firmy, która by zajęła się całością. Dzięki temu, że zostało to podzielone, to pierwsze czyli zadanie poszło... Czyli to wynika też z obserwacji rynku i z tego, dokładnie co się dzieje. Pierwsze zadanie poszło od razu, drugie tam po chyba dwóch razach udało się znaleźć firmę. No, a na to ostatnie zadanie, już nie pamiętam, czwarta albo chyba piąte postępowanie dopiero zostało rozstrzygnięte. Czyli to też pokazuje na trudną sytuację na tym rynku. My się musimy do tego dostosować, żeby to w miarę szybko przebiegały potem te remonty.
No i teraz sytuacja, kolejny raz o przetargu mówimy, no taki czas. Sytuacja z inwestycją przebudowa stadionu miejskiego imienia Alfonsa Guzińskiego przy ulicy Bałdowskiej częściowo się wyjaśniła po przetargu. Mamy ofertę, która... A częściowo skomplikowała. A częściowo, no właśnie. Zaraz do tego dojdziemy, bo ja mam taką nieoficjalną informację z Ministerstwa Sportu o tym ogłoszeniu konkursu. No my też, bo jesteśmy na bieżąco jakby w kontakcie z panem ministrem. Informacja nie jest precyzyjna, ponieważ ministerstwo cały czas obiecuje, że jeszcze latem ogłosi konkurs. Przypomnę, że konkurs miał być ogłoszony wiosną. W kwietniu. Do kwietnia trzeba było wszystko złożyć. Dlatego myśmy się spieszyli, sprężyli, zdążyli na czas. Ministerstwo nie ogłaszało. No teraz informacja jest, że latem, co prawda nie wiadomo, czy to jest lipiec, sierpień, a może wrzesień. Może wyjaśnijmy, bo nie wszyscy wiedzą, że chodzi o konkurs na dofinansowanie. Na dofinansowanie, do tak. No to jest około 40% całej kwoty, a wiemy, że oferta 4 miliony, niespełna 800, tak? Tak. Niespełna 900, przepraszam. Niespełna 900, bo tam 4800 z kawałkiem. Tak, liczymy na dofinansowanie 50%, z tym, że jest warunek, że to nie może przekroczyć kwoty 2 milionów, czyli liczymy w tym momencie na konkretną kwotę 2 milionów złotych. Problem polega na tym, że ja do dzisiaj nie wiem w sposób jakby wiarygodny, kiedy ten konkurs będzie. Bo dla mnie informacja taka, że jeszcze latem, sorry, to może być sierpień, to może być wrzesień, tak, a może się przesunąć jeszcze kolejne 2 miesiące. Zwłaszcza, że ministerstwo już w tej chwili zakłada, że zadania będą realizowane nie w tym roku, a w roku przyszłym, czyli 2019. Pytanie takie w kwestii formalnej, czy można wyłożyć pieniądze, a odzyskać je w 2019? Jeśli się spełni wszystkie wymagania konkursu. Panie redaktorze, konkursu. Ja myślę, że to jest najmniejszy problem. Większy problem jest taki, skąd te pieniądze wyłożyć. Bo to jest brakujące 1 700 000 złotych. Których na ten moment no, jeszcze nie mam, zwłaszcza, że czekają nas kolejne przetargi unijne, przetargi chociażby na Wiślaną Trasę Rowerową. Otwarcie tutaj ofert będzie w przyszły poniedziałek, czy za tydzień można powiedzieć. Czeka nas przetarg na budowę nowego obiektu biblioteki publicznej. To są zadania, co do których no, jest znak zapytania, ile będziemy musieli dołożyć. Stąd też decyzje odnośnie stadionu podejmę dopiero w momencie, kiedy otworzymy oferty na Wiślaną Trasę Rowerową, bo wtedy będziemy wiedzieli, jak te środki inwestycyjne nam się bilansują. A jeśli się zbilansują, to uważa prezydent, że jest taka duża szansa i można założyć, że te pieniądze uda się jednak odzyskać z konkursu. No to jest konkurs, to też to nie jest tak, że mamy przyrzeczone te środki i musimy wystąpić w konkursie. Ale o przesunięcia o ten rok budżetowy, czy realizację tego zadania? No też dopuszczam taką sytuację, że na przykład zmniejszymy zakres tej części pierwszej, bo to, o czym mówimy odnośnie stadionu, to nie jest pełen zakres. To jest jakby pierwszy dopiero element. Nie wykluczam jakby zmniejszenie również z zakresu do samej na przykład bieżni i wówczas ogłoszenie ponownie przetargu, bądź też odstąpienie w tym roku w ogóle od tego zadania. Wszystko zależy od tego, jak nam się będą układały pozostałe przetargi. Do tej pory dokładaliśmy, ale mieliśmy jakby z czego do wyniku przetargu, bo dzięki temu, że udało się uzyskać dobry wynik za rok 2017 i mieliśmy wolne środki w budżecie, ale te wolne środki się skończyły. Teraz musimy już dysponować tym, co mamy. To są trudne jakby decyzje, ale no niestety z funkcją prezydenta takie decyzje się łączą. Czyli czekamy na rozstrzygnięcie dwóch przetargów i wtedy zobaczymy, tak prezydent, myślę, tak to że rozumiem. Za tydzień bądź za 2 tygodnie będzie wszystko wiadomo. Zapadnie decyzja. Jest propozycja nazwy dla dwóch rond w naszym mieście. Za tydzień mamy sesję Rady Miasta i no, mi się te nazwy, szczerze mówiąc, podobają, bo były takie propozycje trochę, może polityczne bym to nazwał. Różne były propozycje. Wszystkie propozycje zostały zgłoszone przez różne ugrupowania, stowarzyszenia, związki.
Rzeczywiście, rondo, które znajduje się u zbiegu ulicy Gdańskiej 1 Maja, będzie, jest propozycja, żeby nosiło nazwę ronda dworcowego. To tę propozycję zgłosił Związek Zawodowy Maszynistów Zajączkowa Czczewskiego na pamiątkę tego, że na 1 maja kiedyś przed wojną był dworzec. Jest tam stary dworzec obok siedziby MOPS-u. No właśnie ten, na pamiątkę tego starego dworca właśnie to rondo będzie nosiło nazwę, jeżeli Rada to przegłosuje, ronda dworcowego. I drugie rondo u zbiegu ulicy Saperskiej i Jedności Narodu, rondo spółdzielców. To z kolei zgłosili mieszkańcy, że tak powiem, spółdzielni mieszkaniowej na pamiątkę no właśnie spółdzielców, którzy mieszkają na tym jednym z większych osiedli w Czczewie. No i jest niedaleko siedziba spółdzielni mieszkaniowej, tej największej. No, no może to też, jakaś jest taka konotacja, jakieś połączenie. No a co się dzieje między fabryką Huber-Zuner a działkami ogrodniczymi po wschodniej stronie ulicy Bałdowskiej? I też przejdziemy do nazewnictwa, myślę, w tym temacie. Powiem tak, coś tam się dzieje, aczkolwiek tempo tych prac budowlanych jest delikatnie mówiąc niewielkie. Teren jest własnością Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Przeznaczony w planie pod budownictwo mieszkaniowe, w większości budownictwo jednorodzinne, aczkolwiek wzdłuż ulicy Bałdowskiej jest przewidziana zabudowa wielorodzinna. W tej chwili prawdopodobnie agencja sprzedała kilka działek i jeden z deweloperów no, próbuje budować tam budownictwo takie szeregowe. Mówię próbuje, bo to niedaleko mieszkam, więc widzę, jak to się no, ciągnie generalnie mówiąc. Co do nazewnictwa, tak, no, ale właściciel jest terenu... Układ dróg i układ tych działek jest już znany, bo tak, to przygotował Urząd Miast. W związku z tym, że no, prawdopodobnie nastąpi w tym momencie sprzedaż kolejnych działek, jest problem oczywiście nadania numeru i nazwy ulicy. Nie będę opowiadał całą historię, jakie tam były propozycje i ze strony wojska, i z naszej strony. W każdym razie dwa koła łowieckie, koło Szarak i koło Knieja, zaproponowały, aby na tym osiedlu, tam są dwie ulice, jedna nosiła nazwę Świętego Huberta, druga Myśliwska, właśnie na pamiątkę myśliwych, którzy tutaj w Czczewie działają. Też jeżeli mówimy o konotacjach, w pobliżu są sady, czy tereny takie łowieckie, paśnik tak, dla zwierząt. Tak, w kierunku Wisły, tak. No tak, ulica Świętego Huberta i Myśliwska, ja widziałem ten układ, ich, tych dróg jeszcze nie ma, no ale to już no, tam w, jest planach, pole. W planach są i będą nawet mieć już nazwy. Teraz do kwestii, wracamy, komunikacji miejskiej. Nie tak dawno w tym miejscu, gdzie prezydent tutaj siedzi, wiceprezydent spraw gospodarczych Adam Burczek mówił, że przetarg na komunikację miejską będzie ogłoszony za około pół roku na przełomie tego roku, czy na początku przyszłego roku. No i będzie to ten przetarg, nazwijmy to ten duży, na kolejne lata, zgodnie z tym takim przewidzianym wcześniej harmonogramem. No jednak pojawiały się artykuły prasowe, jednak była mowa na sesji, ktoś coś wspomniał o innej opcji. O tym, że pracujecie nad specyfikacją do przetargu na komunikację, który ma być ogłoszony, ten przetarg, no już niebawem, może za miesiąc. O co chodzi? Chodzi o to, że po pierwsze przetarg na komunikację miejską jest trudnym przetargiem. Pamiętamy, co było ostatnio, kiedy jeden z oferentów zaczął się odwoływać. Sprawa się toczyła bardzo długo. W pewnym momencie nawet było ryzyko takie, że po prostu komunikacja nie ruszy, no bo nie mieliśmy umowy z nowym wykonawcą. Stąd też pamiętając jakby o tym, to jest taka jakby nauczka, żeby przetargi na tego typu zadania robić w miarę szybko. Znaczy, a w przypadku komunikacji to jest rok przynajmniej przed rozpoczęciem umowy. I to jest jakby jeden powód, dla którego chciałbym, żeby ten przetarg jednak był najszybciej, jak tylko to jest możliwe zrobione. Druga sprawa to jest to, nad czym my w tej chwili bardzo mocno pracujemy. Myśmy sobie postawili kilka takich celów strategicznych, jeżeli chodzi o komunikację miejską. Pierwszy cel strategiczny
to jest integracja w ramach biletu metropolitalnego naszej komunikacji z komunikacją kolejową, komunikacją też miejską i podmiejską w rejonie metropolii czy Trójmiasta, bo to pozwoli nam być częścią dużego takiego systemu. Wielu mieszkańców Tczewa, studenci przecież jeżdżą do Trójmiasta i dla nich fakt posługiwania się jednym biletem, a nie kilkoma. Ten termin gdzieś zbliżyć, tak? Nie, momencik. To jest coś innego. Tu musimy jakby wejść w ten harmonogram czasowy pracy nad tym biletem metropolitalnym. Bilet metropolitalny z założenia ma wejść w życie w roku 2020 i my do tego musimy jakby dojść z umową na komunikację miejską, czyli w momencie, kiedy będzie bilet metropolitalny, my musimy również być do tego przygotowani. Ja nie mogę dzisiaj ogłosić przetargu na komunikację miejską, podając oferentowi, że być może za półtora roku pojawi się jakiś nowy bilet, bo po prostu mi wszyscy wyśmieją, powiedzą, poproszę konkrety, a nie jakieś tam ogólne zapewnienia. Czyli reasumując, chcecie podpisać długoletnią umowę. Panie redaktorze, na 4, spokojnie, spokojnie. No, muszę wytłumaczyć jakby wszystko do końca. I to jest jakby pierwszy cel strategiczny, czyli ten bilet metropolitalny. Drugim celem strategicznym to jest ustawa o elektromobilności, która już obowiązuje, która narzuca na miasta obowiązek posiadania w określonym przedziale czasowym określonego procentu taboru napędzanego elektrycznie. Czyli tam w roku 2000 którymś 10% taboru musi być elektryczny. I my musimy do tego jakby dopasować specyfikacje istotnych warunków zamówienia, czyli te warunki przetargowe, które będą obowiązywały w przetargu. Do tego przypomnę, że myśmy weszli w program rządowy, który był ogłoszony jeszcze wówczas przez ministra, dzisiaj premiera Morawieckiego, właśnie dotyczący elektromobilności i wprowadzenia do użytkowania na terenie kraju autobusów polskich, które będą autobusami innowacyjnymi, czy posiadającymi jakby specjalne rozwiązania techniczne. Myśmy do tego programu weszli i też chodzi o autobus elektryczny. I też my musimy jakby ten fakt, że w pewnym momencie takie autobusy otrzymamy, i wprowadzić jakby do ruchu, do komunikacji miejskiej. To nie jest prosta sprawa, wbrew pozorom. I trzeci jakby taki cel strategiczny to jest to, że chciałbym w sposób znaczący odnowić wiek taboru na terenie Tczewa. Ja wiem, że są głosy różne, że jeżdżą trupy i tak dalej. Powiem tak, kwestia średniego wieku taboru, który został zaproponowany w ostatnim przetargu, była kwestią świadomego wyboru. To nie jest tak, że został popełniony błąd, czegoś myśmy nie przewidzieli, a tutaj meteor nas wykiwał. Nie, myśmy w sposób celowy widzieli, że te 4 lata, które w tej chwili jakby upływają umowy z meteorem, to będą lata pozyskiwania środków unijnych, gdzie musimy wyłożyć potężne miliony złotych po to, żeby jeszcze większe miliony złotych pozyskać. Przypomnę, że gra szła o 50 ceny. Milionów złotych środków unijnych. Stąd też obniżyliśmy wówczas wymagania dla autobusów. Efekt jest jaki jest. Dzisiaj chcemy już te wymagania z powrotem przywrócić na takim poziomie, nazwijmy to bardzo, bardzo atrakcyjnym dla mieszkańców Tczewa. Chcemy, żeby w Tczewie jeździły jedne z najlepszych autobusów, jakie są w tej chwili produkowane, ale to też wymaga pewnych analiz, jak to się przełoży potem na ceny. Nie ma nic za darmo. Tak? Reasumując, panie prezydencie. Reasumując, cały czas jakby trwają w tej pracy. Niektórzy zapomnieli, jakie było pytanie. Nie, zaraz do tego wrócę, panie redaktorze. Reasumując, dokonaliśmy, że tak powiem, podziału umowy, która będzie w tej chwili podpisywana, oczywiście po całej procedurze przetargowej, na dwie części. Docelowa umowa będzie umową 8-letnią i to będzie ta umowa, nazwijmy to, z tej górnej półki. I ona będzie na 8 lat podpisana. Natomiast ze względu na ten bilet metropolitalny planujemy umowę taką przejściową na 1,5 roku.
Czy to, jak się skończy w tej chwili umowa z Meteorem, półtora roku, żeby wejść w bilet metropolitalny i wówczas jest duża umowa. Czyli to, co w tej chwili, na czym pracujemy, to są jakby nie jedna, a dwie umowy. I te terminy, o których pan redaktor wspominał, że co innego prezydent Burczyk mówi, co innego, ja gdzieś tam wspominałem, to wynika z faktu, że każdy z nas myślał o jakby innej umowie. Ja chciałbym już jak najszybciej teraz przygotować umowę na ten okres półtoroczny przejściowy. Czyli od połowy 2019 roku? Od połowy 2019 roku obowiązywałaby umowa na półtora roku, a potem w tym czasie byśmy ogłosili przetarg na te 8 lat z tymi wszystkimi, że to powiem, szykanami, jeżeli chodzi o poziom. To nie znaczy, że na półtora roku będą jeździły trupy. Absolutnie nie. Tutaj też nad tym pracujemy. Chcę, aby to były naprawdę bardzo dobre autobusy, natomiast nie mogę jeszcze w tym momencie wprowadzić systemu biletu metropolitalnego, bo to jest za wcześnie. Jest prawdopodobne, że ten przetarg półtoraroczny będzie przygotowany i już Rada Miasta będzie na nim pracowała za miesiąc. No za miesiąc akurat mają przerwę wakacyjną, ale tak chciałbym, żeby to było jak najszybciej. Kto wie, czy Rada Miasta nie będzie musiała się jednak zwołać wakacje, prawda? Bo jeszcze mamy to kwestie... znaczy jest no to, o czym mówiliśmy, o przetargu na WTR-kę, o rozstrzygnięciu ewentualnym... No i jeszcze jest ta inicjatywa społeczna dotycząca inicjatywa będzie rozpatrzona już na tej sesji. Natomiast na początku lipca prawdopodobnie będzie zwołana specjalna sesja dotycząca właśnie kwestii związanych z dopłatą do zadania, czyli do wiślanej trasy rowerowej. Panie prezydencie, w związku z tym, że już mocno przekroczyliśmy czas tej audycji, tylko króciutko proszę zaprosić na Sobótki Tczewskie i powiedzieć, kto wystąpi. Przed nami kolejna duża impreza na bulwarze, czyli Sobótki Tczewskie. Dwa dni, sobota, niedziela, 23 i 24 czerwca. Sobótki tradycyjnie mają charakter muzyczny, w związku z tym zapraszam na występy dwóch zespołów, czy dwóch wykonawców, kapel. Tak to nazywam. Dawid Kwiatkowski i zespół Bracia, to jest sobota. Natomiast w niedzielę będziemy mieli paradę orkiestr dętych. Też ciekawa sprawa. Oprócz tego mnóstwo różnych innych rzeczy. Będzie też... prawdziwe może, powitanie. A może nie będę mówił. Niech prawdziwe to będzie powitanie pewne. Lata na bulwarze, jak co roku. Wielka impreza, nazwijmy to masowa dla wszystkich. Wesołe miasteczko, kabaret, naprawdę dużo się będzie działo. I koncerty Bracia i popularny niezwykle Dawid Kwiatkowski. Panie prezydencie, dziękuję. Dziękuję bardzo za dzisiejszy program. Państwu również dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.